Ja chciałem pochylić się chwilę nad zagadnieniem relacji między koncepcją partnerstwa publiczno-prywatnego i naszymi krajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim w zakresie partnerstwa versus prywatyzacja usług publicznych i prywatyzacja majątku publicznego. I powiem tylko jakby dwie najistotniejsze rzeczy. Po pierwsze, od wielu lat w Polsce pokutuje takie przeświadczenie, że partnerstwo publiczno-prywatne jest tylko formą realizacji zadań publicznych i absolutnie nie należy go z prywatyzacją w żaden sposób łączyć. Natomiast w mojej ocenie analiza przepisów dotyczących czy zawartych w ustawie o PPP prowadzi jednak do nieco odmiennych wniosków. Mianowicie po pierwsze, sama ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wprowadza tak naprawdę żadnych granic współpracy publiczno-prywatnej, traktując wyłącznie o tym, że ta współpraca ma opierać się o świadczenia wzajemne podmiotu publicznego i prywatnego i te świadczenia mają być realizowane przede wszystkim na etapie eksploatacji infrastruktury, dostarczania usług publicznych. PPP co do zasady oczywiście synonimu prywatyzacji usług publicznych stanowić nie może, bowiem cechy partnerstwa publiczno-prywatnego daleko bardziej przesądzają o uznaniu tej instytucji za zamówienie publiczne, tudzież tak zwaną koncesję. Z drugiej jednak strony, w pewnych przypadkach, tam gdzie partner prywatny świadczy usługę publiczną, usługę użyteczności publicznej, a te umowy opierają się o kontrakty, to są kontrakty długoterminowe, kilkunastu, kilkudziesięcioletnie, trudno uniknąć takiej wręcz wprost korelacji z prywatyzacją danej usługi, pomimo że formalnie sektor publiczny pewną kontrolę nad procesem świadczenia tych usług zachowuje. Wreszcie, jeżeli chodzi o prywatyzację kapitałową lub majątkową, ona również na gruncie przepisów o PPP jest możliwa. Po pierwsze, wkład własny strony publicznej, którym no, zwyczajowo jest nieruchomość inwestycyjna, może zostać przeniesiony na własność przedsiębiorcy, zatem partnera prywatnego. Za tym idzie świadczenie na bazie tej infrastruktury określonych usług. Po drugie, strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w świetle obowiązujących przepisów mogą utworzyć spółkę publiczno-prywatną w celu wykonania tej umowy. I nic nie stoi na przeszkodzie, aby jedynym wspólnikiem po zakończeniu stosunku kontraktowego został ów partner prywatny. A zatem również mamy tutaj do czynienia z formą prywatyzacji. W praktyce te sytuacje są bardzo rzadkie jeszcze, ale od strony teoretycznej w takim ujęciu jak najbardziej możliwe.